Pionier ma w ofercie inokulanty z technologią Rapid React dla kukurydzy 11C33, traw 11G22 oraz kiszonego ziarna kukurydzy 11B91. Po zebraniu plonów dzięki technologii Rapid React możesz ingerować w proces fermentacji. Od momentu zastosowania inokulantu Rapid React bakterie zaczynają rozkładać cukry i rozpoczynają produkcję kwasu. Następnie materiał zielony zwożony jest do silosu i ubijany w celu usunięcia powietrza. Na koniec szczelnie okryty. Normalnie silos nie powinien być otwierany przez co najmniej 6 tygodni po zamknięciu. Ma to na celu osiągnięcie maksymalnej stabilności tlenowej pochodzącej z tradycyjnych inokulantów Lactobacillus buchneri. Bakterie te rozkładają cukry na kwas mlekowy, octowy i 1,2-propanidol. Typowy proces heterofermentacyjny szczepów buchneri. Inokulanty Pionier Rapid React zmniejszają problem z zagrzewaniem się i poprawiają stabilizację tlenową kiszonki. Dzięki nowemu szczepowi Lactobacillus buchneri, zawartemu w inokulantach Pionier Rapid React, mamy taki sam efekt zaledwie w 7 dni, ponieważ już po krótkim okresie fermentacji wytwarzany jest wysoki poziom, zwłaszcza kwasu octowego, minimalizując straty suchej masy i maksymalizując zwrot z inwestycji. Inokulanty Pionier Rapid React zapewniają szybki dostęp do stabilnej i pełnowartościowej kiszonki dzięki dodatkowej korzyści, jaką jest szybsza stabilizacja tlenowa kiszonki.